Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Jestem informatykiem z dyplomem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Otrzymałam nagrodę prezydenta miasta Szczecin za pracę magisterską. Stanowi to dla mnie potwierdzenie, że prowadzone przeze mnie badania są ważne z punktu widzenia strategii rozwoju miasta. To ogromnie motywujące. W ramach doktoratu pracuję nad nową metodą oceny zrównoważonej polityki energetycznej. Połączenie informatyki i zarządzania daje możliwość oceny wielu złożonych problemów w bardzo prosty sposób. Przykładowo dotyczy to dziedzin takich jak zarządzanie, energetyka, inwestycje w odnawialne źródła energii, przetargi związane z zeroemisyjnym transportem miejskim, takie jak na przykład zakup autobusów elektrycznych dla miasta Szczecin. Efektem końcowym mojej pracy będzie aplikacja, która umożliwi ocenę efektywności działań, jak również da możliwość podejmowania decyzji z uwzględnieniem wielu złożonych kryteriów. W związku z tym, że państwa Unii Europejskiej dążą do zeroemisyjności w ramach strategii Zielonego Ładu, moja aplikacja będzie mogła być wykorzystana przez każde z nich. Pamiętajcie, żeby w trakcie studiów wybrać sobie cel zgodny z waszymi zainteresowaniami i później konsekwentnie, z pasją dążyć do jego realizacji. Szczecin. Floating Garden.